Widzę, tak, widzę nas. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC.pl, lepsza strona Włocławka w programie WLC jak mleko i miód. Dzisiaj moimi gośćmi Anna Przekwas i Tyberiusz Rajs. Witam serdecznie. Ja widzę, że już Państwo jesteście z nami. Aniu... Chciałam na dzień dobry coś dodać. Dla tych wszystkich, którzy będą za chwilę pisali, prawda, że nie mamy maseczek i tak dalej, oświadczam, że jestem ozdrowieńcem, jestem w systemie. Myślę, że Państwo, nawet Sanepid nie nakłada już na mnie na kwarantannę, bo jestem oficjalnie w systemie jako ozdrowieńc, mam przeciwciała, także nie muszę nosić maseczki w tym momencie. Państwo też przechorowali. Też nie musimy nosić maseczki. Bo zaraz będą wpisy, że... No właśnie. No, ale jeszcze żadnego takiego komentarza nie było, ale rozumiem, że uprzedzasz fakty, które się pojawiają ostatnio przy rozmowach. No dobrze. Od czego dzisiaj zaczynamy? Od czego zaczynamy? Zaczynamy, słuchajcie, na naszą skrzynkę redakcyjną trafił mail od jednego z urzędników. Od jednego z urzędników i ja bym chciała przeczytać treść tego maila, bym chciała, żebyście się odnieśli do tej treści. Ona jest krótka, ale treściwa. Aż się boję. Podsumowanie roku 2020. Szanowni Państwo, rok 2020 pomimo wielu niespodzianych trudności i ograniczeń był dobrym rokiem dla Włocławka. Zrealizowaliśmy wiele ważnych projektów i inwestycji, kontynuujemy przedsięwzięcia, dzięki którym Włocławek staje się miastem bardziej przyjaznym dla mieszkańców, turystów i środowiska naturalnego. Rok 2020 to również czas działań i decyzji, których dobre skutki poznamy w najbliższym czasie. W najbliższych latach, przepraszam. No dobrze. Wy też odnosicie wrażenie, że to tak nie za bardzo jest kompatybilne z tym, co się tu działo, bo ja... Znaczy tak, papier przyjmie wszystko i można napisać dowolną bzdurę. Natomiast no, fajnie by było, żeby to było poparte jakimiś faktami. I wtedy możemy na ten temat dyskutować, tak naprawdę, no to... Dokładnie. Po tym zdaniu, które tam padło, zacytowałeś, było szereg tam inwestycji i projektów zrealizowanych, wolałabym w punktach, tak? No jakie inwestycje? Jakie inwestycje, jakie projekty zostały zrealizowane, w jakim stopniu i do czego się to przyczyniło, wtedy możemy rzeczywiście skomentować, bo na razie to, co tu słyszę, no to... Znaczy mnie to się przypomina takie powiedzenie, że dzielnie rozwiązujemy problemy, które sami stworzyliśmy. I to tak mniej więcej wygląda. Nie? Ostatnio rozmawiałam z jedną osobą, która gdzieś tam w polityce prężnie działała. I ta osoba mi powiedziała, że w Włocławku jest problem z inwestycjami. Że w Włocławku są inwestycje, ale znaczy nawet nie wiem, czy to nazwać jako inwestycje. I my to podejmowaliśmy w ostatnim temacie, tak? Że są inwestycje, które tak naprawdę nie przynoszą swojego zwrotu finansowego. Tylko jeszcze generują koszty. No bo jakim... To nie są inwestycje. To nie są inwestycje, tak? No bo inwestycja teoretycznie wkładasz, wyciągasz, tak? Natomiast usłyszałam, że są inwestowane pieniądze, wydawane są pieniądze i to, że jest wydane pieniądz na przykład na remont jakiejś ulicy, jakieś tam, nie wiem, założenie jakiegoś tam tego mini parku czy czegoś, to jeszcze to później generuje koszty tak zwanego serwisu, utrzymania, tak? No więc w Włocławku nie ma inwestycji z prawdziwego zdarzenia. No więc ja się pytam, zrealizowaliśmy wiele ważnych projektów i inwestycji. Gdzie są te ważne projekty i inwestycje? No mieliśmy trochę tych inwestycji. No. O tym mówiliśmy w poprzednich programach, że trochę tego było, tak? Ale czy są to inwestycje, ale tak, które... Ale powiedziałeś wtedy, że... Czy to są inwestycje na skalę naszych możliwości, tak? Chyba tak. Chyba tak. I rzeczywiście, co my tym chcemy pokazać? Bo tu mi się od razu Bareja cytuje, tak? My tymi inwestycjami otwieramy oczy niedowiarkom. I to nie jest nasze ostatnie słowo. No nie, no więc powiedziałeś wtedy też, że pamiętam dobrze, że wolałbyś, żeby to były bardziej ambitne rzeczy, bo to, co się dzieje, bo rzeczywiście się dzieje, coś tam się dzieje, ale czy to koniecznie jest jakby takim powodem ochów i achów, tak? Czy to nie jest po prostu rzecz naturalna i normalna? Znaczy mnie to się wydaje, że to jest takie trochę wici się jak piskorz, bo jest teraz tych momentów takich dobrych było mnóstwo. W czasie rozwoju naszego, czy stagnacji naszego miasta. Ale ten moment jest wyjątkowo dobry właśnie, żeby to wszystko przedyskutować, przemyśleć, przeanalizować i naprawdę już nie wracać do tematu wizji rozwoju naszego miasta.
kurczę, skończmy ten temat, zaplanujmy jakieś duże inwestycje. Mhm. One niech będą rozłożone nawet na dziesiątki lat, nieważne. Ważne, żebyśmy wiedzieli, że ta ulica, ten most będzie w tym i w tym miejscu, a tu jest zaplanowany aquapark, a tu jest kolejka linowa, a tutaj jest jeszcze coś innego i w tym momencie cała nasza droga będzie skierowana w tym kierunku. A tak to jest takie tak, strzał jeden tu, później to się wszystko nie zgrywa gdzieś, bo działka niewykupiona albo sprzedana jeszcze w międzyczasie. Albo się nagle coś kończy, jakaś droga kończy, nie można jej kontynuować. I co jak albo co? Gmina nie przystąpiła do czegoś i nie skończyła. I co jak co, ale to w tym czasie można spokojnie można zrobić, tak? Bo to będzie trwało bardzo długo, bo to jest bardzo poważny proces. Ktoś musi go zainicjować, ktoś musi się wciągnąć w to odpowiednie grupy ludzi i naprawdę to musi być przemyślane, przedyskutowane i wtedy rzeczywiście to będzie jakiś taki zaczątek tych naszych inwestycji. A tak naprawdę to są takie strzały, no. Takie, się ktoś nasuwa, ale już się powstrzymał. A ja jakby taką myśl mam, może ta myśl będzie podsumowująca, apel do tego kogoś, kto to pisał, i do tych wszystkich, którzy tak się chełpią tym wszystkim, że my mieszkańcy Włocławka jesteśmy bardziej ambitni, że to nie o to chodzi, że my tego nie widzimy, że coś się dzieje, tak, bo się dzieje, bo to widać i my o tym też mówimy, że się coś dzieje, tylko my jesteśmy bardziej ambitni i chcielibyśmy, żeby te inwestycje rzeczywiście były bardziej ambitne. Owszem, te, które są jak najbardziej, ale... Kolejny plac zabaw, czy tam cokolwiek innego w tym stylu, mnie na przykład już nie zadowala. No, przepraszam, że wam wejdę w słowo. 5 stycznia pan Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka, opublikował na swoim oficjalnym Facebooku. Dziś podpisałem kilka umów na ważne dla włocławian zadania. Chodzi o przebudowę ulicy Piwnej w Wunerw, budowę placu zabaw i siłowni w Michalinie, siłownię plenerową z placem rekreacyjnym przez P14 oraz przebudowę chodników. Proszę. Tutaj jeszcze pierwsze zdanie, jeszcze raz. Dziś podpisałem kilka umów na ważne dla Włocławian zadania. Ja chciałam się was zapytać, czy budowa placu, bo już nie mówię o Wunerwie na Piwnej. Tak. Budowa placu zabaw i siłowni w Michalinie, siłownia plenerowa z placem rekreacyjnym przy SP14 oraz przebudowa chodników to są ważne dla Włocławian zadania. Dla mnie na przykład jako Włocławianki bardzo ważne jest to, co robi teraz się robi na przykład przejście podziemne pod torami, okej, to jest bardzo ważne, bo ginęło wiele osób, to wiemy, że jest ważne, tam dzieci przechodzą do szkoły. Bardzo ważne dla mnie będzie zbudowanie przejazdu pod torami na ulicy Winieckiej, gdzie się korkuje, to jest bardzo ważne. Bardzo ważne dla mieszkańców Włocławka jest na przykład otwarcie ulicy Kaliskiej od strony Okrzei, gdzie przejazd kolejowy, przejazd tak? kolejowy jest znowu. To jest ogromnie ważne, bo skrócimy, połączymy południe ze Śródmieściem i skrócimy drastycznie drogę przejazdu i zatłoczone ulicę Warszawską i Chopina, tak? To jest bardzo ważne. Natomiast plac zabaw, czy też boisko przy szkole podstawowej dla mnie nie jest ważne. Budowa chodników? Ale Aniu, nawet to, co powiedziałaś, to są sprawy oczywiste. Nawet to. Ale tego nie ma. Mimo, że przy tym, co dla naszego prezydenta jest ważne, to są jakieś gigantyczne inwestycje, to, o czym wspomniałaś, to jest takie jakby oczywiste się nasuwa, no bo to jest proste. Natomiast to, co ja wcześniej mówiłem, to ja mówiłem o wizji rozwoju miasta, czyli o inwestycjach, które spowodują rozwój naszego miasta, a nie poprawę jakości życia mieszkańców poprzez oczywiste zmiany w infrastrukturze. Przecież ludzie, jeżeli chodzi o chodnik, no to jeżeli my się chełpimy tym, że chodnik zrobimy albo go naprawimy, no to co to jest za cudo jakieś, tak? My, o to nam chodzi. Nie wiem, czy ktoś nas w końcu zrozumie, o co nam chodzi. Jeżeli się mówi o tym, nie wiem, czy to jest prawda, mam nadzieję, że to jest nieprawda, że po Ursusie ma powstać kolejne jakieś centrum handlowe, no to jest dokładnie coś przeciwnego do rozwoju miasta. I takie rzeczy, no to dla mnie to są w ogóle kuriozalne decyzje. Mamy tych centrów handlowych mnóstwo, te centra handlowe... W centrum miasta? One wydaje nam się, chyba w większości mieszkańców wydaje się, że to jest wystarczająca ilość. Tym bardziej, że dużo ludzi jedzie do Torunia, do Płocka, tak? Tak, nam są potrzebne zupełnie inne inwestycje. Kiedyś mówiło się o aquaparku, kiedyś mówiło się o tej kolejce linowej, która byłaby jakąś tam atrakcją, o powiększeniu bulwarów, o zagospodarowaniu zalewu, o torze do kajakarstwa górskiego.
To są inwestycje, a to wszystko to nie są nawet inwestycje, to jest, mówię, to jest poprawa jakości życia mieszkańców i nic więcej. To nie daje, słuchajcie, z punktu widzenia kogoś przyjezdnego spoza Wrocławka, jakie ma znaczenie, czy będzie przejazd pod torami na Wienieckiej? No nie ma żadnego znaczenia. Z punktu widzenia mieszkańców ma ogromne znaczenie, ale z punktu widzenia przyjezdnego kompletnie jest to bez znaczenia. I teraz, jeżeli mówimy o inwestycjach, to mówmy o inwestycjach, a nie o wydawaniu pieniędzy na rzeczy, na bieżące potrzeby, no bo to są dwie różne rzeczy. No właśnie, jedną z takich inwestycji jest na pewno inwestowanie przez miasto w klub koszykówki Anvil. Jest wielu kibiców, jest wiele ludzi, którzy cieszą się z tego powodu, że mamy tą drużynę, że ta drużyna jest sponsorowana. Pytanie, jakim kosztem, znaczy no my wiemy mniej więcej jakim kosztem finansowym, ale mowa też o spółkach, które gdzieś tam inwestowały pieniądze. Natomiast ostatnio pan prezydent coraz bardziej angażuje się w tą koszykówkę i wydaje mi się, że to całe angażowanie się, no bo wiecie, może zacznijmy jeszcze trochę od początku. Jest sukces w sporcie, jest sukces w polityce. Powiedzmy sobie szczerze, wszyscy politycy chcieli się przytulić do sukcesu drużyny. Widziałam wszystkich polityków, wszystkich partii i też przyjezdnych z Warszawy, z Inowrocławia czy tam z Bydgoszczy, którzy przyjeżdżali i przed wyborami pokazywali się na trybunach Anwilu. No więc jest sukces w sporcie, jest sukces w polityce. Pan prezydent ostatnio zaczął się bardzo angażować, chyba trochę przesadził z tym angażowaniem. Ja rozumiem, że miasto łoży ogromne pieniądze, ale myślę, że prezydent nie jest aż od tego, żeby decydować w kwestiach, tak, w takich kwestiach, w których nie do końca się zna. No dobrze, czy uważacie, że miasto powinno się tak bardzo angażować w koszykówkę i czy to jest dobre dla miasta, ogólnie dla mieszkańców? No bo wy nie jesteście fanami jakoś koszykówki, nie? Nie, natomiast uważam, że jeśli chodzi o klub nasz i o tradycję, jest to jakiś skarb, jakiś wyróżnik naszego miasta. Oczywiście to wszystko musi być w granicach rozsądku. Natomiast mi to jakby nasuwa się tylko jedno takie powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Mhm. Jeżeli jest ciężko, to tym bardziej powinniśmy pomagać, tym bardziej powinniśmy wspierać, tym bardziej powinniśmy rozmawiać i pomagać, tak? Bo jak jest dobrze, to jest łatwo, tak? Bo tych sponsorów jest mnóstwo, wtedy każdy chce się pokazać i to jest proste. Natomiast jak jest źle, no to w tym momencie widzimy, kto jest naszym prawdziwym przyjacielem, kto chce nam pomóc, a kto ma tylko i wyłącznie jakiś interes. No w tym przypadku akurat polityczny. Ja to tylko i wyłącznie tak odbieram. Powtarzam, dla mnie klub Anvil jest skarbem dla naszego miasta, jest jednym z symboli, jednym z ostatnich symboli, które zostały w naszym mieście. Okej, Ania. Także, jeszcze przepraszam, dokończę. Oczywiście uważam, że powinien się angażować, ale w zakresie takim, jaki go do tego upoważnia i predysponuje. No, Anvil jest czymś, powinien być naszą wizytówką, powinien być naszą chlubą i w tym zakresie tak. Natomiast na pewno nie, jeśli chodzi o kwestie sportowe, no bo od tego są fachowcy, którzy się na tym po prostu lepiej znają. No, też mi się wydaje, że nie do końca pan prezydent powinien angażować się w to, kto powinien trenować zawodników i tak dalej, nie? A tym bardziej, czy prezydent powinien rugać zawodników za to, że wypowiedzieli się, że są opóźnienia w płatnościach? Absolutnie, absolutnie, wręcz przeciwnie. Po tym poznać dobrego gospodarza, tak? Jeżeli ktoś jest, czy dobrego PR-owca. PR-owo poleciał. Nawet, odleciał może, tak, w cudzysłowie. Tak, ale pracodawcę, tak? Bo jeżeli jest, bo ja rozumiem, że można mieć problemy finansowe. Bo ja prowadzę działalność od 9 lat. Ale zaraz, może, ja tu czegoś nie rozumiem. Ja jestem to laikiem, tak? Ty mówisz, że się tam trochę nie znasz, czy się w ogóle nie znam. Na mecze nie chodzę. Ale twoje zdanie podzielam, też był taki program, mówiliśmy na ten temat, że jest to też wizytówka Wrocławka, jesteśmy za tym, żeby to było, tak? Natomiast czegoś nie rozumiem, może, przepraszam, ty mi to wytłumaczysz, lepiej się znasz, w sensie pracodawca. To jest głównym sponsorem tego klubu, rozumiem, że znaczy, Anvil, no miasto tak? Jest i Anvil jest. No więc teraz tak, jeżeli chodzi o zaangażowanie się, bo zadałaś pytanie, czy miasto powinno się w ten sposób zachowywać i się tak głęboko włączać, tak, w to. Mhm.
pytanie, dlaczego się włącza miasto, a nie włącza się drugi sponsor? No ostatnio odwołali z zarządu dwóch członków, tym jednego pana na pewno, który jest ze starego składu. Jako laik, taki typowy, który się nie zna, a który się tym trochę interesuje, no bo jakby jako mieszkanka, tak, jako osoba, która płaci też w mieście podatki, z których idą pieniądze, przypuszczam, na to całe przedsięwzięcie, to trochę tam jakby się chciałabym dowiedzieć, tak? Jak to jest, o co tu chodzi, że tak rzeczywiście coś się źle dzieje. Takie mam wrażenie, jako osoba stojąca z boku, że nie dzieje się zbyt dobrze w tym klubie od jakiegoś czasu. Dlaczego? Nie wiem, ale takie jakieś właśnie odnoszę wrażenie, nieodparte, że tam się właśnie wpieprzyła w to polityka. Takie mam jakieś wrażenie, ale nie wiem, czy no może właśnie mam przeczytam rację. Komentarz Dorota Helena. Dzień dobry Pani Doroto. Fajnie, że miasto angażuje się w koszykówkę, ale każdy powinien znać swoje miejsce. Zarządzący powinien czuć wsparcie od miasta, ale nie ingerować, kto ma i jak trenować. No, oczywiście, to jest jakby tak bardzo proste. Wracając do tego, co chciałem powiedzieć, że pracodawca, zwłaszcza w sytuacji, kiedy są problemy finansowe, które się mogą się zdarzyć w każdym przedsiębiorstwie, tym bardziej powinien rozmawiać, tym bardziej oczywiście powinien powiedzieć, jaka jest sytuacja. To jest po pierwsze, powinien rozmawiać i powinien przekazać, jakie są perspektywy, jakie opóźnienie i tak dalej. To jest po pierwsze, jakby uspokoić sytuację. Po drugie, powinien dać przykład. Nie powinno być sytuacji, w której wy zaciskajcie pasa, podczas gdy my tego pasa nie będziemy zaciskać, nie? Bo jeżeli pracownik, w tym przypadku możemy chyba tak powiedzieć, pracownik czuje się oszukiwany przez swojego pracodawcę, no to takie będą efekty. No poza tym, słuchajcie, no wszystko jest jakby oparte w obowiązujące prawo. Przecież zawodnicy nie są zatrudnieni na czarno, tylko są zatrudnieni na kontraktach. Na kontraktach, mają umowy. I ktoś, kto żąda zapłaty za wykonywane swoje czynności w ramach tej umowy, no to dlaczego jest rugany, przepraszam, nie rozumiem tego, bo ja jakby mi nie, pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia, też bym się w różny sposób jakby o to upominała. Czy tam teraz taka moda akurat, że jest Twitter, ale, że jest Facebook. Ale w ogóle to jest dziwna sytuacja, słuchajcie, bo można by z tego zrobić coś pozytywnego, tak? Można by to wytłumaczyć, wyjaśnić, a tu jest sytuacja dokładnie odwrócona. Czyli jest problem, ktoś mówi, że jest problem, a druga strona mówi, siedź cicho, jak nie będziesz mówił o tym problemie, to tego problemu nie będzie. Ono będzie. Dzisiaj przeczytałam jeszcze jeden komentarz. Okazuje się, że nie tylko zawodnicy, w stosunku do zawodników jest opóźnienie w płatnościach. Dzisiaj przeczytałam komentarz, że też w stosunku, nie wiem, chyba do nieruchomości, czy do jakichś innych rzeczy, które są związane właśnie z zawodnikami. Ja ci przerwałam? Nie. Dobrze, muszę tylko tutaj przeczytać dwa komentarze. Czesław Zarzeczny. Dziękuję za zaliczenie do ważnych zadań przejście pod torami na Zazamczu w rejonie ulicy Radosnej. Zadanie jest realizowane i ma się dobrze. Aktualnie trwa budowa ogrodzenia torowiska. Witamy Panie Czesławie w programie. Szkoda, że Pan nie mógł do nas dołączyć. Wioleta Podolska. Kochanie, jeśli chodzi o inwestycje, to część pieniędzy mogłaby pójść na odnowienie teatru, by troszkę można było ruszyć kulturę w naszym mieście. Teatr tutaj w porównaniu do innych miast jest w stanie opłakanym. Tak, Wiola, tylko teatr nie przyniesie jako tako zarobku, tak? Jeżeli zainwestujemy pieniądze, to te pieniądze nie zwrócą się. Ale od niedawna teatr ma wyśmienitego menadżera, który został zatrudniony na stanowisku dyrektora. Jego rolą jest jakby pozyskiwanie różnych środków, prawda? Zewnętrznych chociażby. Tym bardziej właśnie zewnętrznych, bo nauczmy się w końcu nie wyciągać ręki ciągle do mieszkańców, tak? Tylko nauczmy się jako menadżerowie korzystać z różnych zewnętrznych form wsparcia finansowego. Załatwiania też, mnóstwo, tak? Ale to trzeba, wiecie, to trzeba się postarać, to trzeba poczytać, to trzeba załatwić, to trzeba pisać. Potem trzeba się z tego rozliczyć, więc może to jest dla co niektórych problem. Moim zdaniem właśnie na takie jakby rzeczy powinny być środki z zewnątrz. Przykładem jest gmina Włocławek, która zwróciła się do miasta gminy Włocławek o dofinansowanie czy sfinansowanie rewitalizacji budynków, które mieszczą się na ulicy Królewieckiej. Dla nich to są pieniążki pozyskane z zewnątrz. Prawda? Za które zapłacili mieszkańcy Włocławka. Świetnie, brawo, pani wójt, czy tam ktoś, kto to wymyślił. Tym przykładem powinna również kierować się każda osoba, która zarządza
jakby budynkami czy różnymi rzeczami, które są w naszych aktywach, tak? Bierzcie przykład. Bierzcie przykład. No dobrze. Tybariusz, chciałeś coś dodać do tego? No dobrze, przejdę na grupę, jedną z grup wrocławskich. Aha, jeszcze jeden temat, bo tu od razu się narzucił w pierwszym poście. Na pewno słyszeliście, że wpłynął projekt do Sejmu, który będzie powodował, że jak gdyby z góry będzie w momencie wręczania mandatu, nie będzie można odmówić przyjęcia, nie będzie można iść do sądu, ten mandat, znaczy ta wina zostanie od razu ustalona z góry. Wiecie, o co chodzi? Mniej więcej. No, to nie wiem, na ile to jest prawdą. No, zasadą konstytucyjną jest to, że jesteśmy winni, dopóki nam ktoś nie udowodni. Oczywiście. W momencie, kiedy dostaniesz... Niewinni. Jesteśmy znaczy, niewinni. Jesteśmy w momencie, kiedy ktoś tam udowodni winę. Czyli do tego czasu jesteśmy niewinni. No ten projekt całkowicie zmienia, odwraca drogę. My będziemy musieli iść do sądu udowodnić, że jesteśmy niewinni. No i mamy akcent wrocławski. Posłanka PiSu Joanna Borowiak podpisała się pod tym projektem. No i właśnie chciałam się was zapytać, co wy myślicie na ten temat? No ja nie mówię tu o podpisaniu posłanki Borowiak, tylko sam no fakt. Jednym słowem siara do mnie po prostu. No. Jakaś kuriozalna sytuacja, no bo w ten sposób bardzo łatwo jest kogoś pomówić i broń się, tak? Tak. Udowodni, że nie jesteś... Tak jest. Udowodni. No, są memy, które policjant wręcza mandat i mówi, za szybko pani jechała, a ta pani mówi, ale ja szłam na pieszo. A to już pani udowodni w sądzie. No, mniej więcej tak. Dokładnie. Może nie w 100%, ale na pewno będzie to powód... Jeżeli to w ogóle przejdzie, jeżeli to się w ogóle ziści, bo mam nadzieję, że nie, to będzie powód do ogromnej ilości nadużyć. To musimy sobie dobrze powiedzieć, ale bo... nie wiem, czy jest w ogóle zgodne z konstytucją. Nie jest to, moim zdaniem, nie jest to zgodne. Ale ktoś to wymyślił i podpisał, w tym posłanka Jana Borowiak. Różne bzdury były wymyślane przez... Ja jestem bardzo, po raz kolejny, zawiedzona postępowaniem pani poseł, która zamiast bronić obywateli, bo to jest... Uważam, rzecz antyobywatelska w tym momencie, tak? No na pewno, że zamiast praw bronić jako poseł, bronić sprawy obywateli, podpisuje się pod tak kuriozalnymi pomysłami, bo pomysł dramat, dla mnie dramat po prostu. Nie ma nic wspólnego z wolnością, a już z wolnością słowa tym bardziej. Nawet ja nie wiem, czy warto to komentować. No właśnie mi się wydaje, że chyba nie. To jest tak bzdurne. Znaczy nie komentowalibyśmy, gdyby nie było akcentu wokalskiego. Tak jak powiedzieć, papier przyjmie wszystko. Napisać można wszystko. Może na przykład dać do Sejmu też projekt, że od 2023 wszystkie wielbłądy mają nie mieć garbów. Można to napisać? Można. No. Ktoś się po tym podpisze, tam 3, 4, 5, 10 zrobią z tego ten. Ale czy to przejdzie? To zobaczymy, czas pokaże. Moim zdaniem to jest tylko strata czasu. 23 godziny temu Krystyna Hajnowska wstawiła post. Od Sylwestra minęło dopiero 11 dni. Niestety nikt nie ma zamiaru tego posprzątać. Co jest pokazane na zdjęciu? Resztki po tych petardach. Ostatnio przechodziłam ulicami Wrocławka, wczoraj chyba nawet, w pełno zawalonych śmietników. Zauważyliście poprawę w... Tak. Tak, zauważyłem. Dzisiaj śnieg spadł, wszystko zakrył, nic nie widać. A ja muszę tu powiedzieć, że zauważyłam naprawdę poprawę na ulicy 3 Maja. Ale przepraszam, kiedy? Bo od ja tam ostatnio... dwóch dni, nie, muszę powiedzieć, że taki lekki naprawdę nastąpił, lekki porządek na tej ulicy, gdzie naprawdę walały się śmieci i butelki, żmałpki. I naprawdę ludzie, apeluję do was, do tych wyprowadzających psy na ulicy Żabiej, na ulicy 3 Maja, na ulicy Cyganka. Ludzie, sprzątajcie te kupy po tych chodnikach, po prostu walają się tony kup. To już nie są jakby pretensje do sprzątających, bo nikt nie jest w stanie, po każdym psie służby sprzątające nie są w stanie sprzątnąć tych kup i tego wszystkiego, co te pijoki i te psy pozostawiają. To jest też musimy głośno powiedzieć, że to jest wina trzody ludzkiej, która po prostu troli, tak? Która po prostu, bo ja inaczej tego nie umiem nazwać. To jest dla mnie trzoda ludzka, która śmieci, która brudzi, która po prostu po sobie nie sprzątnie, tak? Ale powiem szczerze, że od dwóch dni, tak sobie właśnie od poniedziałek i dzisiaj jechałam do pracy i powiem wam szczerze, że miałam takie odparte wrażenie, Aniu, że po prostu było czyściej. Aniu, jeśli chodzi o kwestię tego sprzątania po psach, wydaje mi się, że nasza tradycja narodowa jest dokładnie przeciwna. Nigdy tego nie robiliśmy. W związku z tym
To wymaga trochę czasu, jakiejś kampanii, zachęty. Tylko Tiberiusz, jeszcze czekaj. Ja, był taki moment, że na Zazamczu pojawiły się takie pojemniki z torebkami do tych kół. Mhm. Nie wiesz, co ja chcę powiedzieć. Wziąłem, posprzątałem po swoim psie i słowo wam daję, że robiono mi zdjęcia. Słowo honoru. Że sprzątasz? Tak, że sprzątam po psie. A czy to jakieś było, nie wiem... Śmieszne to było? To było śmieszne. A beka jakaś z ciebie, tak zwana? To była beka. No i słuchajcie, wydaje mi się, że to jest taki proces, który będzie trwał trochę dłużej, niż byśmy chcieli tak za pomocą pstryknięcia palca. Tylko jeszcze raz, słuchajcie, jest naprawdę zasadnicza. Ja rozumiem, że po psie trzeba wszędzie sprzątać. Tylko uwierzcie mi, jest zasadnicza różnica. Jest naprawdę kolosalna zasadnicza różnica pomiędzy tym, jak pies się załatwi na trawniku jakimkolwiek, malutkim, niedużym tym, a jak się załatwi na chodniku. Ja powiem więcej. Na chodniku, gdzie naprawdę chodzimy, bo ja po trawnikach staram się nie chodzić, bo rzeczywiście tych min jest sporo, ale jeżeli pies się załatwia centralnie na środku, centrum miasta, na środku takiej arterii, jaką jest 3 maja i zostawia takiego wielkiego kloca, gdzie tam za chwilę możesz wejść. Pani tam. Anna Łojko się pyta, czy ciekawa, czy sama zbiera kupę po piesku. Kto? Ja? A tak, no chyba ciebie się pyta. Tak. A poza tym ja mam takiego małego psa i mój pies się załatwia bardzo często w domu na macie i dla mnie nie jest problemem zebrać po nim kupę. No pani Anna Łojko też ma psa, chyba nawet ma. Ja powiem ci tak, że jest, oprócz tej różnicy, którą mówisz, jest jeszcze różnica między kupą psa od Yorka, a kupą psa od Bulldoga, na przykład. Tak, na przykład. Gdzie ja oczywiście sprzątam. Głównie mówię, nie wyobrażam sobie właściciela psa, który brzydzi się kupy swojego psa. Bo dla mnie mieć psa to znaczy być świadomym tego, że będę sprzątać po nim, tak? Że muszę tą kupę podnieść, oczywiście no nie gołymi rękami, ale czy w papierze, czy w woreczku, czy w czymkolwiek, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby tego nie zrobić, tak? Natomiast nie wiem, czy ktoś nie jest, nie wiem, nieświadomy tego, czy ale, brzydzi się, to ale, nie mogę pojąć po prostu ale tego. Może przydałaby się taka akcja propagandowa, gdzie ważni tego miasta sprzątają po swoich psach, pokazują, dają przykład i w tym momencie... Zdjęcia, selfie wtedy jakieś, tak jak ci, co szczepionki chcieli reklamować, to my zareklamujmy sprzątanie po psach właśnie. I wtedy przynajmniej ten przykład pójdzie z góry i będzie nam łatwiej. Jeszcze raz mówię, no już te chodniki, obsrane chodniki, to są nie do zaakceptowania absolutnie. 3 maja wygląda to dramatycznie. No ale dobra, muszę was poinformować, nie jesteście fanami, a jestem Almeida, zostaje, bardzo się cieszę. Nie, no my też się cieszymy. Oczywiście. Bardzo się cieszę, że też się cieszycie. Dogadali, tak. Zgoda buduje. Niezgoda rujna. Tak jest. Czesław Zarzeczny napisał wczoraj, to jest 8 stycznia 2021, późnym wieczorem do Sejmu wpłynął projekt posłów Prawa i Sprawiedliwości dotyczący nowelizacji kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie. Co takiego sensacyjnego zawiera ten projekt? Otóż zgodnie z nowelą obywatel ma obowiązek przyjęcia mandatu, a dopiero później będzie miał prawo odwołać się od niego do sądu. Co to zmieni w praktyce? Nawet jeżeli mandat byłby nałożony bezprawnie, to i tak obywatel będzie miał obowiązek jego zapłaty, a dopiero później może zawnioskować jego unieważnienie, co może wiązać się nawet z kilkuletnią batalią sądową. Tak będzie. Zbyszek Cedro. Ludzie zazwyczaj nie zbierają kup, bo od tego są sprzątający. Okej, ale sprzątający nie jest 24 na godzinę. Skończy pracę, wieczorem ktoś wyjdzie z psem i piesek zrobi. Następnie ktoś zrobi zdjęcie i skargi do miasta, że sprzątający nic nie robią. Ja tak miałem, jak robiłem w spółdzielni mieszkaniowej Południe, co chwilę skargi. Jeszcze raz powtarzam, żaden sprzątający, czy miejski, czy spółdzielniany, czy inny, czy nawet mój na przykład, my mamy swojego osobistego takiego przed blokiem, nie jest zobowiązany do sprzątania czyjejś kup. No tak, ale słuchajcie... Tak samo jak ja bym się załatwiła, no przepraszam bardzo, no teraz idźmy tym tropem, tak? No zachce mi się coś nagle, no też mogę zjąć majtki i zrobić... Widziałam w Rzymie taką sytuację. No hello, tak? No i teraz co? Pani się na ulicy załatwia. I ktoś będzie to po mnie sprzątał, no tak? No jak przypili, no to co? No dobra, ale nie mówimy tu o kupach psów, bo jeszcze Andrew Fycha dodał, wizytówka miasta Włocławek, zdjęcie przy Kauflandzie, pełno śmieci walających się przy śmietniku, czyli śmietnik był zawalony i po prostu gdzieś tam się... I te śmietniki zawalone, ja widziałam też wczoraj, ja nie pamiętam dokładnie na jakiej to było ulicy, ale to były 2 czy 3 śmietniki przy sobie, blisko. Nie wiem, czy to ludzie w workach wyrzucają te śmietniki, śmieci do śmietników, czy się to już po prostu tyle tego nazbierało, bo oni długo nie opróżniali.
No bo chyba aż tyle ludzi na ulicach nie mamy, tak? To nie jest okres, gdzie nie ma pandemii i wszyscy chodzą jak mogą. Myślę, że prawda gdzieś tam leży po środku, bo jesteśmy narodem brudzącym, jesteśmy narodem troli, to widać. Czy może nie aż takim jak w innych miastach, ale, jakichś państwach arabskich, ale... Nasze służby też często sobie nie radzą, nie sprzątają może tak często jak powinny, a poza tym no, u nas drastycznie podrożały śmieci, więc to jest prawdopodobnie też jakiś efekt, tak? Tego, że się wyrzuca, bo ja widzę na śmietnikach, na przykład w centrum miasta, tych małych śmietnikach, widzę normalnie kurtki powyrzucane, parasole, jakieś buty. No to nie są, słuchajcie, miejsca, gdzie by wyrzucać kurtki i buty no tak. Do takiego śmietnika. Znaczy ja sobie wyobrażam to tak, że jednak władza czy służby do tego uprawnione, w tym przypadku tam, co to tam jest, Seliko, tak? Saniko chyba. Tak, mają kontakt. Saniko nie, tam Zukit chyba, znaczy Zukit? Ten podzielony. Nie wiemy, bo teraz tam się nadążyło, miało być jedna, a teraz jest pięć. Jednak fajnie by było, jakby ta współpraca między lokalnymi mediami czy mieszkańcami była na zasadzie takiego dobra, przyjętego dobra, że dbamy o to nasze miasto. Jest informacja, nie wiem, śmietniki pełne przy Kauflandzie i dobrze, postaramy się zareagować najszybciej, jak to się da. A tu niestety w naszym mieście się przyjęło, od dłuższego czasu jest tak, że takie uwagi są traktowane jako atak. Hejt. Jako hejt. Tak. I to jest najgorsze w tym wszystkim. Dokładnie. Ja tylko powiem, że półtora roku temu, będąc w Białymstoku w sobotę w południe, chodziłam tam po ich starej części miasta, a nie było takie ścisłe centrum, jak to sobie wymyślimy, tutaj u nas w Wrocławku. I powiem wam szczerze, szokowałam jedna rzecz. Śmieci w ogóle nie było. Ale śmieci nie było, bo pan chodził i sprzątał, nie? Więc... Znaczy, to się zszokowało? No to, że pan chodził i sprzątał, u nas tego nie ma. Ja jeszcze idąc twoim tropem, dokładnie też tak uważam, dlatego że potworzyło się na Facebooku fajnych grup parę, tak? Ci ludzie, którzy to utworzyli, myślę, ja rozumiem ich celowość i cieszę się, bo jest pewna grupa osób, które coś chcą dla tego miasta zrobić w taki, a nie inny sposób. No, mają akurat taki pomysł na to, tak? Jest na przykład taka grupa Włocławek, chyba Usterki Miejskie, zdaje się, coś w tym stylu. No podaję taki przykład. Czy tam Włocławek i okolice. I po to jest ta grupa na Facebooku, żeby właśnie takie sytuacje były zgłaszane. I teraz jak to wygląda? Ludzie rzeczywiście tam pokazują nieprawidłowości, bo po to powstało, tak? No więc to jest grupa po to, żeby były nieprawidłowości, a nie, że wychwalamy nie wiadomo co, tak? Ale taką grupę stworzyć. Są osoby, które właśnie wchodzą na tę grupę i wam to się nic nie podoba, wy to ciągle coś krytykujecie, wy ciągle coś pokazujecie. Tak, bo po to ta grupa po prostu jest. A jeszcze są lepsi właśnie urzędnicy miasta, którzy albo, no już szacunek dla tych, którzy piszą pod własnym nazwiskiem. To wielki szacunek dla tych ludzi. Ale są takie osoby, które domyślamy się, kto to jest, a po prostu jakieś dziwne, fajne ksywy postwarzały i lewe profile i walą w tych fajnych właśnie mieszkańców, którzy chcą coś pokazać, chcą pokazać nieprawidłowości, walą w nich krytykom, zamiast posłuchać, zamiast rozmawiać z tymi mieszkańcami, powiedzieć, słuchajcie, rzeczywiście, może macie rację, może trzeba się pochylić nad tym problemem, bo to jest problem. Skoro 10, 20 osoba pisze, że jest śmieci, że są śmieci, że jest brudno, to może rzeczywiście jest brudno, a nie obrazić się, powiedzieć, że hejt. Najlepiej się do prokuratury takiego kogo podać. Ale to są takie skrajne reakcje niestety. Ale są. Albo przesadne chwalenie, tak jak w ogóle nie wiadomo skąd, albo właśnie te obarczanie kogoś o hejtem. Mnie na przykład bardzo brakuje w tej naszej polityce słowa dziękuję. Dzisiaj usłyszałem, że przepraszam. Słowa dziękuję i przepraszam. Dzisiaj usłyszałem, że słowo przepraszam jest tylko i wyłącznie zarezerwowane do profili prywatnych. Dlaczego? Się pytam. Dlaczego? Ale dlaczego tak? Kto tak powiedział? Nie rozumiem w ogóle tego zdania. Już ci mówię. No, że polityk nie powinien przepraszać? Tak, tak. Że polityk gdzieś tam była jakaś wymiana zdań na Bill Clinton mi się przypomniał, on chyba przepraszał za to.
Monikę. Oj, tam ciężko, przepraszam. Ale jest, a była jakaś akcja na takich profilach ogólnych i po czym przeprosiny poszły, ale już prywatnie. Już prywatnie, nie? Aha. I tu mi właśnie tego brakuje, że jeżeli ktoś zgłosi i napisze, to dziękuję za informację, tak, zajmiemy się. Fajnie, tym, że to zrobiłeś. Tam jest. Że się, przecież słuchajcie, cały czas walczymy z takim tumiwisizmem, z taką obojętnością. Walczymy z tym, bo tego jest tak dużo, że ludzie potrafią przejść koło leżącego człowieka i my nie wiemy, prawda, czy on żyje, nie żyje, ale potrafią przejść obojętnie. Ja z tym walczę od lat i ja tego nie chcę, a tu jak się ktoś zainteresuje już, ktoś coś poda, to się go piętnuje. Ale może tak? To władzy na rękę, Ania, ja myślę, żeby... Tak. I fajnie było, bo w pewnym momencie tam ktoś się wkurzył, bo tam właśnie byli krytykanci tych, co krytykują, nie? Że jest nieporządek. I fajnie, że ktoś w końcu się odezwał tam do kogoś i mówi tak, to weź otwórz, załóż swoją grupę mieszkańcy chwalący prezydenta miasta i otwórz i chwalcie go tam cały czas i piszcie, co macie super. Myślę, że my mieli problem z treścią. My chcieliśmy pochwalić i mieliśmy, kurczę, treści. Ale wiesz, ja myślę stworzyć taką szafę w Urzędzie Miasta, do której można będzie głosić. Łubu-dubu na zasadzie, tak? Nagrać skargi. Ja myślę, że byłoby bardzo dużo takich, co się nagrywają. Przykład, jak zdążymy, podam. No ale dobra, muszę przeczytać komentarze. Zbyszek Cedro, nieprawda, kończąc temat, zwracając uwagę, ludzie lokatorzy są nauczeni, że od tego jest właśnie sprzątający, a nie oni i dlatego są skargi i obrywa się gospodarzom, wiem, bo robiłem w tym. Anna Łojko, u nas na Kaliskiej jest wciąż pełny śmietnik, bo inni ludzie do nas śmieci dają, a u nich jest pusty. Jeszcze Anna Łojko napisała, to dobrze, ja mam sunię, mam woreczek i zbieram kubki też. No i brawo, bardzo dobrze. Zbyszek Cedro, zazwyczaj do blokowych pergol śmietników śmieci wywożą ludzie mieszkający w domkach jednorodzinnych, Kaliska, Sienkiewicza, Długa i tak dalej. No ja nie złapałam za rękę, więc nie mogę powiedzieć. Kłania się skuteczność. Prawda, bo teraz tak, jest taki ten okres wyciszenia, urząd działa tak na wpół gwizdka i można by było się trochę zainteresować, kto mieszka, gdzie mieszka, ile osób jest zgłoszonych do, bo oczywiście tak jak z tego co ja wiem, to tyle ile osób jest zgłoszonych w meldunku, w mieszkaniu, to tyle osób się płaci, bo płaci się za osobę. Nie, za mieszkanie. Oczywiście, że nie, płaci się za osobę. Jeżeli ja mieszkam sama, płacę za siebie, jeżeli mieszkają 3 osoby, tak, ale meldunek, a zamieszkiwanie to są dwie różne rzeczy. Ale słuchajcie Państwo, znam nawet w swoim bloku przypadki, że po prostu kłamie się w zeznaniu, zgłasza się jedną osobę do czynszu, a mieszka na przykład 5, tak? Bo tak. No i później. Mamy problem. Ja myślę, że ważniejsze by było przywrócenie tej sytuacji, która była chyba w zeszłym roku, że ten punkt odbioru śmieci na komunalnej, tak? On funkcjonował w ten sposób, że odbierał praktycznie każde śmieci, które były posegregowane. I to było kapitalne. Ja z tego skorzystałem kilka razy. W tej chwili, z tego co wiem, to zostało to ograniczone tam do jakiejś ilości. Nie wiem jakich, ale jakieś tam ilości są. I to właściwie będzie, i to właśnie skutkuje tym. I nie tylko to. No bo teraz co? Podwyżka. Co z tym zrobić? Podwyżka, to, że ludzie oszukują. No w przypergolach wyrzucają. Teraz zobaczcie, od października. Od października bodajże, czy od listopada za tego, Big Bag, jeżeli chodzi jeden, przysługiwał rocznie chyba. Rocznie, a teraz trzeba płacić. Teraz 160 zł każdy płaci za to i ja już widzę, co się dzieje. Już ktoś robił remoncik u mnie na osiedlu i po prostu wszystko, co było... Wywiezie do lasu. To jeszcze i tak masz rację, że dobrze, że wyniósł to na śmietnik, tak przy pergoli, bo jest, ale po prostu jest syf. Cały remont jest przy pergoli. Ale wolę, żeby wyrzucił do śmietnika, niż do lasu. Bo i tak my za to zapłacimy, bo to w końcu ktoś wywiezie. Za to z wywiezienie z lasu też zapłacimy, więc... No więc właśnie, ale już wolę, żeby postawił przy pergoli, niż wiózł do lasu, a tak będzie. No ja dlatego jakby przypominam to, że to był bardzo dobry pomysł. Może za mało o tym mówiliśmy wtedy, kiedy trzeba było mówić, ale teraz może warto zrobić ten krok wstecz. Śmieci posegregowane, metal, drewno, gruz, jakieś tam plastiki, szkło, było wszystko przyjmowane i to było, uważam, kapitalne, to było i proekologiczne i właśnie organizowało mieszkańców, bo musieliśmy to posegregować, podzielić, zapakować, zawieźć i to było super, tak? A jak to się ogranicza, no to w tym momencie w zasadzie
No jakie mamy? Jakie jest inne wyjście? No jest problem. No dobrze. Tak, ja tylko powiem, że my mówimy dużo. Tylko kwestia jest taka, czy ktoś nas w ogóle słucha. No ktoś nas słucha. Jeżeli są nowe tworzone stanowiska w urzędzie, do jakiejś tam komunikacji z ludźmi innymi, Przepraszam, to jest chyba propagandy stanowisko. No to chyba tak, a ta osoba się oburza na to, co mieszkańcy piszą, mówią i się ciągle oburza i ciągle jest oburzona. No to coś chyba jest nie tak, bo ci ludzie moim zdaniem, no cokolwiek by nie mówili, to najważniejsze, że się interesują tym miastem. Ja myślę, że to jest kwestia nieszczęścia, znaczy, nie wiem, takiego. Nie wiem czego. To jest kwestia zrozumienia, kto jest dla kogo. Dokładnie. I nic więcej. Dokładnie. Jeżeli urzędnicy zrozumieją, że jednak oni są dla nas, a nie my jesteśmy dla nich, to będzie wtedy wszystko na właściwym miejscu. No właśnie. Czyli nie ma co oburzać, nie ma się co obrażać. No właśnie, bo znowu będzie zaraz jazda, bo znowu uderzyłam w Urząd Miasta Włocławek. Dzisiaj z zapytaniem na jednej z grup. A Urząd Miasta Włocławek prowadzi właśnie osoba, która się często oburza. Zadałam pytanie do Urzędu Miasta, no bo Dobrusia Kędzierska, znana dziennikarka w środowisku ogólnopolskim, pierwsza redaktor naczelna Wirtualnej Polski, ale była nie poseł. Tylko... Ona chyba była posłem. No nie jestem do końca pewna, tak. Ale jej córka była rzecznikiem rządu, osoba znana w środowisku dziennikarskim, bardzo inteligentna. Próbowała dzisiaj, bo na stronie Urzędu Miasta była podana informacja, że można już dzwonić, się szczepić. To jest osoba starsza, chciała zaszczepić siebie, swoją przyjaciółkę i męża, znaczy zapisać się. No i na stronie Urzędu Miasta znalazła informację, że jest 13 punktów, ale były podane tylko dwa numery do zarejestrowania się. No i zadzwoniła do tej przychodni, okazało się, że to przychodnia na Kaliskiej. I pani w tej przychodni na Kaliskiej w ogóle nie chciała jej zarejestrować, bo powiedziała, że najpierw szczepią swoich. A ona ma dzwonić tam, gdzie jest zapisana, no ale tych numerów telefonu tylko dwa, jeszcze 13 się pojawiło. No i pani Dobrusia powiedziała, że nie dała się wykreślić z tej listy. Okazuje się, że można się tylko raz zapisać na takie szczepienie. Oczywiście ja rozumiem ideę, no bo żeby ludzie nie zapisywali się w 5 miejscach i żeby nie blokowali kolejek. Tylko bo tutaj wielu obywateli zarzuca bałagan w szczepieniu władzy państwowej, ale czy władza samorządowa, chociażby w postaci tej, że podaje informację o 13 punktach, daje dwa numery, gdzie robi się ogromna kolejka z całego miasta, ludzie dzwonią, mają problem, żeby się zarejestrować. Czy nasze miasto nie ma burdelów? Przepraszam, to tak. Ale tak, ja tutaj... W cudzysłowie czegoś, oczywiście. Teraz tak, teraz ja z kolei wezmę pod obronę Urząd Miasta. No. Nie rozumiem tutaj pewnej rzeczy. Co ma do tego Urząd Miasta, że ktoś przychodni odpowiada tak klientowi, a nie inaczej? To po pierwsze, przychodnie są głównie prywatne. No bo to jest nie. O co tu chodzi? Bo co ma do tego Urząd Miasta, że na przykład moja przychodnia... Przychodnie? Rodzinna, miejski, bo moja przychodnia rodzina jest na liście zapisana. Miejski zespół. Jeżeli chodzi o miejski zespół, tak, ale jeżeli chodzi o moją przychodnię, tak, ja należę do przychodni Amimet. I teraz moja przychodnia chce zaszczepić najpierw właśnie, nie wiem, załóżmy morze i chce zaszczepić swoich pacjentów. Aniu, chodzi o zorganizowanie ilości punktów tych szczepień. To ale to miasto ma to zorganizowane? No, tak, bo to jest w gestii władz. To nie są kwestie prywatne, bezpłatne są szczepionki. Ale przepraszam bardzo, jeszcze jedno się zapytam. To, jeszcze raz, bo ja tu czegoś nie rozumiem. No. Wiem na pewno, że to, że dana przychodnia, a wiele przychodni, jeszcze raz powtarzam, jest prywatnych na tej liście, między innymi moja rodzinna, to, że dana przychodnia... Poczekajcie, dajcie mi skończyć mój wątek. Płaci fundusz. No nie dacie mi skończyć. No. To, że dana przychodnia została wpisana na te 13 miejsc na liście, to nie jest sprawa ani urzędu, ani nikogo, tylko po prostu jest kwestia pomiędzy tą przychodnią a NFZ-em, bo ktoś do tego ją kwalifikował. I teraz co ma do tego urząd, załóżmy, nie, że on będzie organizował... Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej. No to coś mi się wydaje, że coś tutaj mylisz pojęcia. Ktoś tam musi zorganizować. Dobrze, ale to jest sprawa przychodni, że ona została, bo wiele przychodni się nie zgłosiło. Ale nie mamy pretensji do przychodni, która w pierwszej kolejności my możemy mówić o urzędzie miasta i podległym im... Jest informacja. No ja nie widzę tych 13 punktów, o której... Tłumaczę ci, moja przychodnia jest typowo prywatna. Dobrze, bo do niej ale jest informacja, która pochodzi z Urzędu Miasta, że Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej będzie realizował szczepienia przeciwko COVID w dwóch punktach. Zlokalizowanych przy Kielińskiego 16 i Kaliskiej 104A. No wiem, nie ma tych 13 punktów na liście, bo ja tego nie widzę, ale pewnie twoja przychodnia wchodzi w grę. Mówmy szczerze, natomiast, mówimy o dwóch przychodniach miejskich. Tak, natomiast mówię teraz,
teraz, że pani Dobrusia dzwoniła na Kaliską, Były podane miejskiej. Dwa punkty, do przychodni miejskiej, bo jest numer podany, tak? Numer telefonu dedykowany wyłącznie rejestracji szczepień przeciwko COVID-19. I ta pani, która odebrała telefon, powiedziała, że w pierwszeństwie rejestrują swoich pacjentów, czyli wybierają. No tu nie wiem. No bo jeżeli pani Dobrusia nie jest zapisana... Nie wiem, czy to jest możliwe, czy to jest prawne, prawnie dobrze. Albo jest to dla mieszkańców Włocławka, albo jest to dla mieszkańców osiedla. Kolejność terminu kwalifikacji, to nie mieszkańców, którzy są przypisani do danej przychodni. Kolejność terminu kwalifikacji szczepienia pacjenta będzie uzależniona od aktualnych zasad określonych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, a nie od kolejności zgłoszenia. No to w takim razie... Masz rację, pani Dobrusia ma rację, ale tylko i wyłącznie może mieć pretensje do Urzędu Miasta tylko i wyłącznie w przypadku tych dwóch przychodni. Natomiast można zgłosić inne przychodnie, jeżeli będą nieprawidłowości, mojej na przykład, do NFZ-u w takiej sytuacji, tak? Ale nie, ewentualnie do rady jakiejś tam nadrzędnej nad tymi przychodniami. Bo już na przykład w mojej przychodni, jak się zaczną dziać nieprawidłowości, to Urząd Miasta do tego nie ma nic. Ale mówimy o szczepionkach COVID, tak. A tam są wytypowane tylko określone jednostki. To nie jest, że każda... Określone 13 jednostek, gdzie są... Czytam ten komentarz pani Dobrusi. Godzina 7.13, numer telefonu tylko dla szczepień. Dzwonię do przychodni na Kaliskiej, odbiera pani, mówię, że chce się zaszczepić, podaje nazwisko, no i okazuje się, że jest problem, nie jestem pacjentem tej przychodni, przychodnia jest duża i najpierw będzie szczepiła swoich pacjentów i będę długo czekać, a najlepiej, żebym się zapisała w ogóle gdzie indziej. Proszę o numer telefonu, głos z recepcji. Szczepi 13 punktów, gdzie mieszka, niech się szczepi na Kilińskiego. Wymusiłam zapisanie nas na szczepienie, nie pozwoliłam nas skreślić. Karolina, raz powtarzam, tu się myli dwie różne rzeczy. Lista przychodni, które zostały zakwalifikowane, to jest typowo lista z NFZ-u, tak? Tak, ale te dwie przychodnie, Kaliska i Kilińskiego, to są przychodnie miejskie. I rzeczywiście, jeżeli tam się ktoś zachował w ten sposób, a zachował się bardzo nieładnie i niegrzecznie, tak, to rzeczywiście, to te dwie przychodnie, jeżeli ktoś tam się zachował, to można zgłaszać pretensje do Urzędu Miasta, gdyż one są, te dwie przychodnie, jeszcze raz powtarzam, podległe miastu. Natomiast, ale one już rejestrują. Dobrze, natomiast pozostałe pytanie, 11... No dobrze, ale poczekaj, czy one... Nie podlegają miastu. No do... Nie. Podlegają przepisom, o których czytałaś, ale nie podlegają miastu. No ja bym się tu nie do końca... Oczywiście, że nie. Kto jest, znaczy byśmy musieli się zapytać, kto jest odpowiedzialny za organizację szczepień, tak? I wtedy byśmy wiedzieli, jeżeli miasto... No właśnie, sprawa, bo my teraz tak błądzimy. No to sprawa prosta. Tak? Nie wiem, czy to są samorządy do tego stworzone, czy nie, bo jak na razie to nic o samorządach nie słyszałam, które by organizowały. Same przychodnie się zgłaszały. Mam koleżankę, która jest właścicielem przychodni w Ciechocinku. Sama wystąpiła jako właściciel przychodni. Ale mówimy teraz o miejskich punktach. No to mówimy o tych dwóch miejskich, tylko o tych dwóch. To jeżeli się ktoś do pani Dobruchny tak odezwał, to jest po prostu zwykłym chamem, tak? To po pierwsze, bo słuchajcie, bo tak nie powinno się nawet do innego pacjenta. Nie powinno być, że najpierw szczepimy swoich. A to po pierwsze, a po drugie, że tam każe, że gdzieś iść i nie wiadomo gdzie, tak? Słuchajcie, ci pacjenci jeden to są ludzie 80+, a więc szczepienie tych pacjentów, czy zapisy dla tych pacjentów powinny być maksymalnie proste, jasne i nie powinniśmy się w ogóle na ten temat zastanawiać, bo my mamy z tym problem, tak? A co dopiero taka osoba po 80. To powinno być... rzeczywiście, skoro my na ten temat dyskutujemy i każdy z nas ma inne zdanie, to znaczy, że jest to rzeczywiście niejasna sytuacja. Jeżeli jest niejasna sytuacja i my tego nie rozumiemy, to znaczy, że coś jest nie tak. Bo powinniśmy mieć teraz w tym momencie, cała trójka nasza powinna mieć jasne, wyznaczone kryteria, które ty byś przeczytała i byśmy to powinni i powinniśmy to wszystko zrozumieć. Ale widać z tego, że bo my nie wiemy, problem ale widać z tego jasno, że pracownik, który odbierał telefon, jest niegrzeczny, niekulturalny, niekompetentny. I nie powinien się tym zajmować. Oczywiście. No dobra, kończąc już... Tak, kończąc już. Tak, przepraszam. Tak, Karola, tak, burdel. Tak, przepraszam, burdel. Ja w formie bałaganu, nie w formie domu uciech. Także
to miało tak zabrzmieć. No ale dobrze. Trochę nadałam ostrzejszy ton temu wyrazowi. Anna Ojko, nawet ludzie śmieci dają, wychodzą na balkon, że... Moment, mi się przesunęło. Nawet ludzie śmieci dają, wychodzą na balkon, że kiedyś bym dostała zgniłym jajkiem, tak na trawie śmieci pełno. Czesław Zarzeczny, tak dla podpowiedzi, ProfMed przy Anwilu zapisuje wszystkich, niezależnie czy są pacjentami lekarza rodzinnego. Polegam dzwonić po południu. I pan Czesław podał numer. Dzięki panie Czesławie, przekażemy pani do Brusi. Anna Łojko, ja na chłodną nie mogę się nieraz dostać, telefon nie odbierają, a na szpitalnej jest koszmar, tam dopiero jest ciężko się dostać. No w dobie pandemii to już jest w ogóle problem z dostaniem się do lekarza. No, ja na ten przykład do swojego lekarza rodzinnego chodzę prywatnie i się dostaję. No najlepiej być zdrowym. Najlepiej być zdrowym, tak. Wioleta Podolska jest dobrze. No oczywiście, że jest dobrze. Zawsze jest dobrze, Wiola. Ja bardzo serdecznie wam dzisiaj dziękuję. Moimi gośćmi byli dzisiaj... zacznę od Tyberiusza. Tyberiusz Rajs i Anna Przekwas. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że dzisiaj z nami byliście. Bardzo dziękuję za komentarze. Widzę, że jest parę nowych twarzy, że się pojawiło. Jeżeli macie jakieś tematy, to my zawsze możemy je podjąć w naszych programach. Tak. Jeżeli oczywiście też chcecie wystąpić w naszym programie, to zapraszamy. Jeżeli chcecie komentować, dołączyć tutaj, nie powiem do Loży Szyderców, bo zaraz to zostanie źle odebrane, to ja Was serdecznie zapraszam. Proszę o kontakt ze mną pod adresem moim mailowym klimecka@wlc.pl. I można zawsze raz w tygodniu nas odwiedzić, żeby trochę podyskutować o tym, co się dzieje w mieście. Mamy fajny team. Pochwalić. Tak, pochwalić. Właśnie tego chwalącego, że nie pamiętam nazwiska tej osoby. No nie przyszedł ten pan Tomasz, tak Tomasz jakiś. Był taki. Ale był dzisiaj go nie widzę. A właśnie chcielibyśmy, żeby taka osoba przybyła i pokazała nam może coś, czego my nie widzimy właśnie. Panie Tomku, zapraszamy, z chęcią pana przyjmiemy do studia. Nie pamiętam, jak się pan nazywa, ale pan się odezwie. Tam na pewno policjant był w profilowym. Możemy zerknąć na stary... Wstecznie, tak. Stary wywiad. No właśnie, dobrze. Życzę wszystkim miłego, spokojnego wieczoru. I zdrowia. I być może jutro będzie program Klimecka, pyta o 17. Jest to uzależnione, czy jeden z radnych mi odpowie, że jest możliwe, żeby przyszedł. Właśnie, co się dzieje z tymi radnymi? Czemu oni nie przychodzą? Co się chorują. Dzieje? Matko Święta. Chorują, obrażają się, nie, zakazują wy nie im. Wy jesteście naszymi radnymi, wy musicie tutaj pracować. Nie, no, radny Chupało jest chory, natomiast no, obrażony radny Daniel Tobiasz jest, że skrytykowałam go w felietonie. Nie, no, wybaczcie, dobrze, bycie politykiem niestety, to nie jest tak, że wszyscy będą chwalili, a trzeba też powiedzieć. Ale z tego się wyrasta. Ja w przedszkolu też się obrażałem, jak ktoś mi coś... A później no już nic gorszego jak facet z fochem. A dwóch posłów z PiSu nie przychodzi ze względu na posłankę Borowiak, z tego co wiem. Nie wiem, czy mają zakazane, czy nie chcą. To ludzie, co wy odstawiacie? No przecież to są kpiny jakieś normalnie. No powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o politykę... Ale przed wyborami to każdy chętnie wszędzie występował. Teraz coś się zadziało, nie rozumiem, nie wiem. A zasypało, nie wiem, może rzeczywiście nie wiem. No to nie ja tracę, tylko państwo radni, tak, nie? Uważam, więc tak myślę, że obywatele z chęcią by posłuchali radnych nie tylko na e-sesjach, ale też z naszego studia. Pani Ania Łojko życzy dobranoc. My też życzymy. Odpoczywajcie i zostańcie z nami w WLC.pl.